Wyobraź sobie taką sytuację, że nie lubisz jakiegoś rodzaju muzyki. Na przykład jest to punk, a wszyscy wokół grają punka. Jest to na tyle popularna muzyka, że zespoły bardzo szybko zdobywają popularność. A to byś punk? Nie podoba. Ty byś chciał grać coś ambitniejszego, coś bardziej riffowego, gdzieś gdzie więcej coś się dzieje, jakieś, jakieś rzeczy, dłuższe utwory. No i zakładasz kapelę, no ale się okazuje, że mimo że kapela nie gra panka, to tyle tego panka jest tam przemyco, przemyconego w tej płycie, że aż dziw bierze, że to odniosło taki sukces. A może właśnie dlatego odniosło pewien sukces Iron Maiden, ich pierwszy album, czyli też Iron Maiden. Ja zapraszam Was oczywiście na Spotify Metal Boomer, gdzie też możecie posłuchać sobie tych nagrań. Zapraszam na Facebooka, tam gdzie w związku z płytami, które omawiam, dodaję też różne rzeczy, takie czasami jakieś kasety, zdjęcia, których normalnie tutaj nie pokazuję. Dzięki Wam za wszystkie komentarze. One są bardzo ciekawe. Staram się do wszystkich jakoś odnieść, nawet jeżeli nie tutaj, to po prostu w komentarzach pod, pod nagraniami. No właśnie. A teraz, jeżeli mówimy sobie o, o, o Ironach, no to, no to jest tak. Ja pierwszy raz Ironów usłyszałem w 93 roku, płyta Fear of the Dark, zresztą, którą tutaj jakiś czas temu się ukazała i omawiałem. I tutaj się zakochałem w Ironach. No może zakochane, to chyba za dużo powiedziane, ale na pewno zrobili na mnie duże wrażenie. A mam już tak, że lubię poznawać zespoły jakby w całej dyskografii. No pewnie nie tylko ja tak mam, ale jak coś polubisz no to szczególnie. No i teraz tak Ironów wcześniej znałem, jakieś, wiecie, Number of the Beast gdzieś tam chodziło po w radiu, być może w MTV, już nie pamiętam dokładnie gdzie. Jakieś pojedyncze utwory znałem, nigdy one mnie na tyle nie zainteresowały. No ale zacząłem trochę wtedy szperać gdzieś mniej więcej rok 94, 5, 6, tak? To były czasy, gdzie tak, dzisiaj jestem w stanie wiecie, włączyć sobie YouTube czy Spotify i, i odnaleźć w jeden dzień wszystkie płyty i sobie nawet być może je przesłuchać. Natomiast wtedy to troszkę więcej czasu jakby wymagało. Yy, no i byłem ciekawy tego, no bo pomyślałem sobie, a jeżeli wszystkie płyty są tak dobre, albo przynajmniej tak dobre, natomiast już nieraz już wtedy trafiałem na takie zespoły, gdzie na przykład mówiłem, wow, coś mi się podoba a później się okazywało, że to mi się podoba i tylko mi się podoba, albo, albo w większości fanów na przykład to nie za bardzo wchodzi. Yy, I fani na przykład jadą jak połysy i kobyle po tej płycie. A ja próbuję się wgryźć na przykład w starszą muzykę i mówię, eee, a to mi się nie podoba. Wszyscy mówią, nie, to fajne, to jest klasyk. Słuchaj, ja mówię, nie, ale mi się to nie podoba. No i taka, taki dysonans, nie? Nie wiadomo, co, co zrobić. Yy, taki było kilka płyt, na przykład Anthrax. Antarkstycznie wcześniej po prostu przelatywał gdzieś. Ja w ogóle jakby na to nie zwracałem uwagi, chociaż wiedziałem, że to jest znany zespół. Natomiast Sound of White Noise. Wow, mi tak gładziutko weszła płytka, bardzo mi się spodobała. A później czytam recenzję i generalnie wszyscy po tym jadą. Mówię, o co, common, o co, common. Fani, recenzenci. Ale kiedy próbowałem przesłuchać wtedy jakichś starszych płyt, no to mówię, ej, zara, jakiś inny wokalista, co to za muzyka? O, powiem wam, zraziłem się, zraziłem się, ale wiem wiem jedno, ja, no, ja nie słuchałem ich wcześniej muzyki, więc to jest, to jest naturalne, że, że słuchasz coś, coś ci się, w, z jakiegoś powodu mi się to nie podobało, natomiast myślę, że dzisiaj i, i to chciałbym się tak przyznać do tego, chciałbym jeszcze raz przesłuchać sobie całego Anthrax od pierwszej do ostatniej płyty i wyrobić sobie już jakiś taki na nowo osąd i albo stwierdzić, że go faktycznie nie lubię, albo lubię za jedną płytę, e, albo być chociaż pewnym, że go nie lubię. No dobra, ale dzisiaj nie o tym. Rok 1980. Hmm, no popatrzcie. Mówi, zacząłem od tego punku, i tak faktycznie było, że, że tam bardzo mocno, gdzieś szczególnie na Wyspach Brytyjskich, dominował ten punk. I on był bardzo popularny. Steve Harris, czyli założyciel Iron Maiden, no i, i basista, chciał założyć coś innego. Chciał założyć zespół, który no, brzmi jakoś inaczej. Steve Harris, gdzieś tu znalazłem taką jego wypowiedź, że nie było w punk roku nic, co mogłoby nas zainteresować. Większość zespołów pankowych nie potrafiła grać, nie miała dobrych utworów. Jedynym wczesnym zespołem punkowym, który komponował niezłe utwory, byli Sex Pistols. No właśnie. Myślę, że ja dosyć podobne mam takie podejście do punk'a, chociaż, chociaż mam kapele punk'owe, które w miarę, w miarę lubię, albo takie kapele, które się gdzieś tam narodziły z, z punk'a, z takiej muzyki. No i dobra, tak sobie wymyślił chłop, postanowił zrobić. Oczywiście, już tak tro, trochę tutaj wchodząc, wychodząc do przodu z pewnymi myślami, no to nie dało się tego... Panka zupełnie ominąć. To, jak śpiewał wokalista Paul Diano, tak, no to miało bardzo często w sobie takie rysy, właśnie punk'owe. Czasami to, jak bas chodził, albo gitara, to też miało motywy punk'owe. To gdzieś tam nie, nie, stało, nie stało daleka, ale oczywiście to się różniło w panku bardzo wieloma, jakby rzeczami. I o nich dzisiaj myślę, że chciałbym trochę tutaj sobie porozmawiać. To, co na pewno pierwsze, co rzuciło mi się w uszy, kiedy przesłuchałem pierwszej płyty Ironów, to było Brak Dickinsona. Ja po prostu myślałem, że on grał cały czas. Wiecie, to nie jest tak, że dzisiaj sobie wygoogluję Iron Maiden, patrzę, ok, był inny wokalista. Kiedyś nie wiedziałem, po prostu wrzuciłem sobie kasetę, o tam śpiewa jak ktoś inny. I, i muzyka, muzyka, ok, to, to nawet od razu było słychać, że to Ironi, tak? Gdzieś już ten styl tam był, ale nie mogłem się na początku przyzwyczaić do, że, że jest to inny wokalista że tak to brzmiało, że tak powiem w oryginale, natomiast z czasem się przyzwyczaiłem, dzisiaj nawet to lubię, muszę powiedzieć. No właśnie, w pewnym momencie Dickinson nawet odszedł od Ironów, ale ja tego faktu w ogóle nie zarejestrowałem, no niestety Ironami aż tak bardzo się przez długi czas nie interesowałem, w ogóle postanowiłem sobie, że więcej tutaj tych płyt będzie Ironów, ale choćby dlatego, żeby jedne sobie płyty odświeżyć, a inne może dopiero poznam trochę lepiej. Natomiast samego, samego Dickinsona tak bardziej kojarzyłem, jakoś bardzo, bardzo lubiłem go jako wokalistę. Uważam, że ma świetny wokal, że to naprawdę się sprawdza. I pamiętam, że miałem taką okazję przeczytać nawet książkę Dickinsona, Przygody Lorda, ślizgacza. Powiem Wam tak. Bardziej idiotycznej książki w życiu nie czytałem. Ale obie czytać i trochę poczytałem sobie książek. Ta jest. A sorry, to się nagrywa, bo chciałbym Wam coś powiedzieć o tej książce, ale jeżeli słuchacie jakiś fan Ironów i Dickinsona, to pewnie znacie tą książkę i tak sobie przeczytacie. Ale sorry, dla mnie ta książka była taka durnowata, tak durna, że aż szkoda o niej opowiadać. No dobrze, ale mamy rok 1980, włączamy play, a tam. Dobrze wchodzi riff, uch, ten riff, tak? I, I tam ta druga gitara, to może jeszcze tak bardziej by tam można pod punk ją podgrać, ale tu się zaczęła rodzić ta bestia, właśnie. Bestia zwana żelazną dziewicą. No i zaczęło, zaczęło się bardzo melodyjnie. Powiem wam, że to, kiedy pierwszy raz usłyszałem Prawlera, to byłem w szoku i do dzisiaj w tym szoku jestem już po tylu latach. To jest naprawdę bardzo dobry utwór i on ma coś w sobie takiego, że tak się to zapamiętuje. Cieszę się, że ten utwór cały czas gdzieś jest tam grywany przez, e, przez Ironów. Jest tutaj tak właśnie taka zadziorność pankowa z takimi metalowymi solówkami. E, I fajnie, i fajnie. No, z czasem od tego panka trochę odejdzie, już zupełnie iron, ale tutaj powiem wam, no, tak bardzo trudno jest w ogóle, tak wiecie, co, słuchasz, słuchasz czegoś naokoło i tak nagle zacząć robić coś, co jest zupełnie inne. To tak nie zawsze się udaje. I tutaj gdzieś ten punk był przemycony, ale ja myślę, że to nie tak źle. Tutaj on wyszedł bardzo, bardzo dobrze. Zresztą. E, te chwytliwe riffy, ten taki trochę brudny, nazwijmy go wokal Paula. No, myślę tego, tak, tą piosenką można już było ludzi gdzieś w coś wciągnąć. I bardzo dobrze, że zaraz potem pojawił się utwór już zupełnie inny. taki sposób punkowcy nie grają, więc bardzo dobrze, że taki utwór od razu się pojawił gdzieś po tym szybkim refrenie, tak, ten ciągnący się głos, zresztą kolejny jest utwór Remember Tomorrow, tak, który, który no gdzieś tam w głowie zostaje, przynajmniej we mnie, we mnie został. No jak się słucha całego utworu, no to powiem wam szczerze, ten wokal no nie jest taki idealny, jak czasami coś tam bardziej w górę on ma iść, to on brzmi już tak troszkę dziwacznie, ale co tam? To metal. Tu nic nie musi być idealne. Może, ale nie musi. Powiedzmy tak sobie tam z wokalem, ale okej, okay, to tak naprawdę nie przeszkadza. To nie przeszkadza, tak? Tylko się czepiam, żeby się czegoś doczepić. No ale wiadomo, utwór zróżnicowany. To u nich balatka nie polega na tym, że jest balatka i nic się więcej nie dzieje. Tutaj jest, wiecie, coś tam cały czas musi iść szybciej, albo taka fajna Mhm. I Powiem wam, że to, co od razu już na pierwszej płycie zabrzmiało Ironów, to Umiejętność tworzenia takich zapamiętywalnych refrenów, charakterystycznych riffów, rany, to naprawdę jest coś. No nie jest to coś codziennego, o może tak. No właśnie, I'm Running Free bardzo szybko to wchodzi. Słyszysz raz i od razu śpiewasz. To jest, to jest świetna umiejętność z takim, z takim modelem, no to albo by zrobili punkowy, komercyjny zespół, ale zrobili metalowy, komercyjny zespół. No i wiecie, to jest w ogóle taka ciekawostka, no bo tym, co, tym, co Ironi zrobili, no to przecież wiecie, nowa fala brytyjskiego heavy metalu, tak? Oni jako prekursorzy... Kurczę, jest, jest coś takiego ciekawego, że człowiek chcąc zrobić coś, coś innego, trochę się odciąć, zaczyna tworzyć jakąś pewną nową jakość. I tutaj ironii to wszystko, to, to wszystko robili. Ta płyta ma już, no, słuchajcie, te, te, te 40, to chyba więcej, lat już. A ją się cały czas dobrze słucha Nawet jeżeli to brzmienie trąci myszką I to nie jest takie Idealne To kurczę jednak jednak Naprawdę naprawdę zrobili tutaj, tutaj Robotę, gdzieś taką wyrwę dla, dla pewnego nowego rodzaju Że tak nazwę to muzyki Albo fantom W te opera Czyli takiego mamy tutaj Brutala w operze No i co, możemy powiedzieć to brzmi wszystko szybko I niesamowicie brawurowo a kiedy jeszcze wchodzi, Dianno, to się okazuje, że te jego wejścia są naprawdę, naprawdę w dobrym punkcie, miejscu i tego się nawet dobrze słucha. No właśnie. I ciekawe, że w tych utworach, no taki utwór, który już tutaj trwa ponad 7 minut, to już myślę, że może nie dla punków, albo dla tych punków, którzy są otwarci bardziej, tak? I już zaczęły się tam w tym utworze, są, zaczęło się bardzo szybko. Są tutaj zwolnienia, już pewne kombinacje, czyli coś, z czego zaczynamy poznawać właśnie Ironów. No właśnie, jak to, jak to brzmi? Albo bas i gitara, jak one tutaj chodzą? Nasz upiór w operze dał przykład tego, co będzie się w przyszłości dziać, co to będzie za zespół. Te rozbudowane, całe tutaj wiecie, historyjki, nie? Cała tak zwana progresja, tak? W ogóle ciekawe, że progresja to co? Co to oznacza, że nie grają tylko takich standardowych utworów, zwrotka, refren, solówka, zwrotka, refren, koniec 3, 3 minuty 20? Tylko, że jest dłużej, to znaczy, że progresywne? No tak. Tak należy mówić, ale czy, czy to, że znaczy, że coś jest dłużej, to. to a może tak się zakręciłem trochę? Czy, czy progresywne, czy, czy jak coś jest dłużej, zawsze musi być progresywne? Hmm, chyba nie, chyba nie. Metalika czasami tu udowodniła na niektórych płytach, że, że grała długo i nic tam się nie działo. <grym> na szczęście, to były jakieś pojedyncze przypadki. No dobra, to, co jest ważne, że w tych dłuższych utworach Ironii, nie dali się znudzić. To, to nie tak, że słuchasz i mówisz, sobie, no dobra, już trzy minuty i raz jeszcze kolejne jak ja to wytrzymam. Nie. Tego się cały czas słuchały, tam się ciągle e, coś e, działo. Natomiast już w takim utworze, na przykład jak Transylwania, jak słucham sobie takiego fragmentu, to już mi to przypomina takich Ironów, jaki poznałem już 15 lat później. Tak, 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 właśnie kojarzę. jakbym usłyszał taki fragment, bym powiedział: O, może to gdzieś Sphere of the Dark. Tak? Taka charakterystyka. No i to jest coś, coś właśnie takiego świetnego, że zespół już od pierwszej płyty potrafił z, zrobić takie, takie numerki, taką charakterystykę. Dużo jest tutaj takich aranżacyjnych smaczków. No, i oczywiście nie brakuje soloweczek, no bo przecież bez tych soloweczek jakby to było. Zespół wyraźnie pokazał, że przez takie utwory, na przykład jak Transylwania, że chce czegoś więcej, że tutaj instrumentaliści Mogą pokazać się, wykazać się czymś więcej, że umiemy coś tam skomponować, że nie straszne nam dłuższe utwory, że nie zanudzamy nikogo tymi utworami. I to jest taka fajna już proklamacja. Natomiast taka tutaj się pojawiła baladka Strange World. Powiem Wam, mi ona jakoś nigdy nie przypadła do gustu. Kiedy ja ją słucham, to takie mam wrażenie, że słucham takich metalowych baladek. No, jest to metalowa baladka, no to co ja tutaj za głupoty gadam, ale już mówię o co mi chodzi. Pamiętam, że wychodziły w latach 90. szczególnie dużo takich pozycji, gdzie były metal ballads War 1, tak? Czyli wiecie, część pierwsza, druga, trzecia, tak? I były tam różne zespoły, od Metaliki, bo Guns N' Roses, Aerosmith i, i, i całe, całej maści, maści zespołów. I one to były zazwyczaj takie bardzo tkliwe, takie, wiecie takie aż, aż, aż się mdło robiło. Oczywiście na początku tego się fajnie słuchało, jak się nie znało ktoś, kto w ogóle nie znał metalu, więc mówi ja lubię metal, jestem metalowcem, słucham balad. No, natomiast tutaj mi ona po prostu tak to przypomina. No sorry, sorry, jeżeli to inaczej odczuwacie, ale no dla mnie to jest trochę taki męczący utwór. No tak. I to nie, że jest zły utwór, po prostu dla mnie jakoś tak się niepotrzebnie on ciągnie. Charlotte de Harlot. No, to taka pierwsza część, bo tak już na Fear of the Dark była chyba trzecia taka część, przynajmniej tak fani to traktują. Te piosenki o prostytucji, takiej pewnej wymyślonej prostytucji taka pankowo-metalowa historia. No i to taka, wiecie, zaczyna się ta nasza pani, pani Szarlotka od, od takich tu właśnie melodii, które tak naprawdę to mógłby być taka bajka być, tak? Jak słyszysz taki, taki fragment, to tak o, może jakaś bajka dla dzieci się zaczyna, nie? Ale ciekawe jest to, że kolejny zapamiętywany refren dochodzi. Chyba na takich utworach Lars uczył się grać na perkusji, nie? Musi być... Perkusja iść tak samo jak gitary i mi się Lars zaraz kojarzy, który tak trochę komponuje. A to taki wtrend mój. Zresztą oni słuchali Ironów, więc dlaczego by nie? Sam utwór końcowy, czyli Iron Maiden, płyta Iron Maiden, Piosenka Iron Maiden. <laughs> e, no cóż, m, klasyk. Okej, okay. ja jako nie fan zespołu, po prostu lubię tylko ten zespół, słucham tego i powiem tak, na mnie to nie robi większego wrażenia, więc nie do końca rozumiem, dlaczego ten utwór e, tak często jest do dzisiaj grany. Bo dla mnie jest po prostu utwór jak utwór. Fajną ma na przykład solówkę. To fajne solówki, były takie proste melodie, i to na te w miarę szybkie tempo dawało takie pankowe tempo, trochę nie? Dawało fajny, fajny taki wymiar. No właśnie, pewnie, pewnie to jest tak, że ci, co znali, słuchali w roku 80. tej płyty, to dlatego polubili ten utwór. Ja słuchając go tam, te, nie wiem, 13-14 lat później, już na mnie te, po prostu takiego wrażenia nie robi. I to jest, to jest chyba normalne. Ja tutaj pewnego utworu jednego nie dałem, ponieważ postanowiłem, że... Mm, Dam płytę, która została wydana właśnie w Anglii, a nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie był dodany jeszcze jeden utwór. Tutaj sobie go pominałem, bo stwierdziłem, pójdę tak, jak w oryginale będzie. No i co można, co można o tym powiedzieć jeszcze? Hmm. O samym tym utworze, no to, no to już mówiłem, że to taki trochę hymn też zespołu, który jakoś tak do mnie nie do końca do, do, dociera. Ale dobra, to nie jest, to, to nie jest chyba istotne. Jakby podsumowując nieco tą płytę, no można by powiedzieć, że tak, że no, oczywiście jakieś tam niespecjalne brzmienie tej płyty e, tam słuchać trochę takiego ducha muzyki, wiecie? Tin tak? to jest jakiś zespół, który gdzieś tam się miałem w życiu okazję zahaczyć, i ja tam słyszę takie te melodyki e, gdzieś z tym e, związane. E, I teraz. Wiem, że kiedy ta płyta się pojawiła, no nie miałem okazji jej słuchać, bo byłem wtedy takim jeszcze brzdącem, który w ogóle nie interesował się specjalnie jeszcze muzyką, bo, bo, bo byłem, miałem tam jakieś, nie wiem, trzylatka wtedy. No cóż, ale wtedy to, co twierdzą inni, no wtedy tam z tym muzyką, z Ironami przyszła młodość. No ja tego nie rozumiem, bo to nie jest moja młodość. Ja doceniam muzykę, mi się podoba, mimo że ta płyta ma już swoje latka. Wiecie, ja mogę powiedzieć, że słyszałem systemowo down, jak powstawał, tak, pierwsze płyty, czy albo Tula. O, no to wtedy była nowość i dzisiaj... Um, i dzisiaj może jak ktoś ich słucha to mówi sobie aha no faktycznie tak się gra i nad nikim to nie robi już wrażenia tak ale wtedy na mnie zrobił wrażenie tak podobnie podejrzewam było przy tych um, ironach Natomiast powiem wam tak na pewno ten materiał jest zróżnicowany, to jest, to jest ciekawe, że nie zagrali tylko tam w jeden sposób, ale jakby pokazali taki wachlarz możliwości. Od rzeczy balatkowych, po rzeczy właśnie progresywne, nazwijmy je, tak, po rzeczy takie szybkie, gdzie z jakimś takim punkowym zadziorem, ale z metalowymi, już gitarami, riffami, bardzo fajnie. I ten zespół gdzieś tam, gdzieś tam się wybił i bardzo fajnie w tym takim środowisku punkowym. No, jaki punk, taki metal, no tak to nazwijmy. No, ale tak, tak sobie trochę tu ironizuje, ale tak naprawdę uważam, że tu zrobili świetną, świetną robotę. To, co mógłbym tu powiedzieć też, że pewnie, że nie ma tutaj słabych utworów. Nawet, nawet ten utwór balladkowy, który mi się podoba, jakby nie zmienia faktu, że jest on, trzyma on cały czas pewien poziom, nie ma tu wypełniaczy. Ale to jakby jasne, to jest pierwsza płyta, więc tak jest bardzo, bardzo często na, na pierwszych płytach, że jest i zróżnicowanie, i z drugiej strony nie ma wypełniaczy, bo tam każdy utwór już często był ograny, ograny i zespoły wiedziały, co robią. E, Płyta jednocześnie bardzo się zestarzała. W sensie, wiecie, ja tę ten, ja ten płytę słuchałem w 1994 lub 1995 roku, czyli już 14 lat po jej wydaniu. I wtedy ona dla mnie już tak trąciła myszką. Już ja wtedy słyszałem, że ej, no ja słyszę, że to nie jest zrobiona... Płyta sprzed roku dwóch, pięciu, tak, że to jest jakieś starsze, dla mnie to bardziej przypominało w ogóle lata 70. no ale rok 80. no to powiedzmy co, to, to właściwie e, płyta pewnie została wymyślona w latach 70., a w 80. została po prostu tylko nagrana w roku. Więc, więc myślę, że tutaj jeszcze takie było, było tego słychać, i, i dzisiaj to już w ogóle to jest. Słuchać, choć znowu z drugiej strony dzisiaj wracają trochę te starsze. Te starsze brzmienia. No, dla mnie po prostu jest to trochę zapizzałe brzmienie, ale uwielbiam tej płyty słuchać i powiem Wam, że wracam do niej w miarę często. Jakbym miał dać jakąś ocenę, no nie dałbym może szóstki. Pewnie też dlatego, że nie jestem fanem po prostu ironów. Jestem ich zwolennikiem, sympatykiem, ale fanem to na przykład jestem Metallica albo Assy Drinkers, tak. E, dlatego dałbym 4 na 6 4 na 6 bo te brzmienie można by było trochę ulepszyć, ale ta czwórka, tak na zachętę, jest dobrze, naprawdę jest całkiem nieźle. I myślę, że to by było tyle. Ja Was zapraszam na facebookowego Metal Boomera, tam gdzie będę tam jeszcze przez następne dwa dni dodawał jakieś, jakieś może utwory, może inne elementy, które ciekawe znajdę o, o Ironach, takie starsze. Zapraszam Was na Spotify Metal Boomer. No i co? Suby, 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 saby, saby. E, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, zapraszajcie innych metal i słuchajmy dalej, oglądajmy. No i piszcie komentarze. Piszcie komentarze. Jak wy tą płytę pamiętacie? Czy w ogóle ją pamiętacie? A jeżeli tak, jakie macie z nią doświadczenia? Albo napiszcie: "Ej, nigdy tego nie słyszałem. W ogóle pierwszy raz słyszę, że taki zespół istnieje." Cokolwiek napiszecie, będzie dla mnie na pewno ciekawe. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Hej.